Juliet MMF prezentuje, a rektor Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, Wojciech Malajkat, zaprasza na słuchowisko muzyczne Hinspe Nic, Coś i Ktoś. Bus Audrey, prepare for docking. Alvin Anaximenes, proszę przygotować się do dokowania. Successful docking confirmed. No to jesteśmy. Alexa Lektor, jak ze starych filmów. Wreszcie można odpiąć skafandry. Poczekaj na komunikat o tarczy antyradiacyjnej. To kilka sekund promieniowania kosmicznego. Strasznie już jestem głodny. W testach wychodzisz na granicy bezpiecznej absorpcji Double H. Double H cię tak martwi? Hipokryci monitorują, testują, a nie protestują, gdy Hitchard zrobi makabreski z embrionami w Pace i inne swoje machlojki. Wszystkich nas traktują jak materiał badawczy. Wreszcie. Coś się zaklinowało. Uważaj, kask odlatuje. Złapałem! Zręczność klawesynisty. Poprzypinaj dokładnie części skafandra. Grawitacja zastępcza jest tylko w wewnętrznych segmentach. Chodźmy szybciej do tego yoga center. Na czym właściwie to oczyszczanie umysłu ma polegać? Dowiemy się, jak nawiąże łączność z Isles. Viola Organista by mi pomogła. Konfrontacja z żywym drewnem, z żywym heblem, opór materii. Rzemiosło uspokaja, kierunkuje. Lork, doktor Benudo, Double H, do you copy? Nie wiem, co ja tam będę robił w yoga center, nie ma archiwum, nic nie ma. Sprawdzałeś w bazie? Próbowałem, ale wszystkie maile wracają. Chcesz protein squasha? Mam malinowe. Dziękuję, za chwilę. Lork, Doris Benudo, Double H, do you copy? W tych mikroskopijnych wagonikach nie ma nawet kapsułek fan water. Double H, zgłoś się. Uzupełniłbym elektrolity. Byłaś kiedyś w tej orbitalnej dziurze? Ćwierć wieku temu. Miałam 5 lat. Wtedy był to LOR, krążące centrum rozrywki. Zastęp 30 minut. Rekomendowane przejście do LOR lub kontakt ze Space Service Station. Tu dr Benu, Talk Pace. Do you copy? Co ten Hitchard z tym razem knuje? Może wejdźmy sami do habitatu? Przecież dr Xin Li wysłała kod identyfikacyjny pobytu. Access denied. Jeszcze raz. Access denied. Nie rozumiem, co się dzieje. Chcą mnie zagłodzić na śmierć. Sosie, chyba. Sosie, to chyba nie chodzi o ciebie, jeśli czart chce. Benudo Double H, profesorze Protagora, do you copy? Doris, zaraz się udusimy. Rekomendowane przejście do rok lub spokojna muzyka. Pani Doris? Maestro? Mówi kapitan. Aldrin Anaximenes? Kapitan Aldrin? Wreszcie złamałem kody. Komunikacja między modułem sterującym a częścią pasażerską jest systemowo zablokowana. Zgadza się. Oficjalnie ze względu na social security i dla prywatności pasażerów. Raczej dla zachowania tajności cargo. Dziwnie pachnie. Mamy problem. Co się dzieje? Zaczynam się dusić i chce mi się pić. Port dokowania Yoga Center zajął statek transportowy, chyba MPCV. Wow! Dragon Multipurpose Crew Vehicle? To jeszcze kursuje między Ziemią a stacjami orbitalnymi? Tak, i system automatycznie przekierował MO Express do najbliższego portu dokowania. To gdzie jesteśmy? Dokowaliśmy w OSM. Orbital Sisters Monastery. Orbitanek. Mają archiwa nagrań muzyki całego średniowiecza i chyba kilka instrumentów z epoki. Monaster Orbitanek, ach, to dlatego nie ma łączności. Shield automatycznie blokuje komunikację. Mieszki nie podpisały zgody na extraterrestrial security? No, dokładnie. Tak, szczęśliwie Yoga Center sąsiaduje z monasterem. Przejdziecie po prostu przez ten segment. Nie przejedziemy do Yoga Center. Jak to? Monaster Orbitanek to jedyny galaktyczny ośrodek, na który wejście wymaga komisyjnej autoryzacji SHIELD i zgody laboratorium. Co? To was płaci jakaś pułapka. Uwaga! Szacowany czas dostępności dla dwóch dorosłych 10 minut.
Jak to? Dali nam dziecięcy wagonik? Co ten Hitchard testuje? Skuteczność, decyzyjność, odporność na stres produktów Pace. To doktor Xinli te wycieczki do Lork programuje i odprawia. Moja super modified semi-twin sister. Zaczynam się dusić. Uspokój się i przestań się kręcić. Mam kod dostępu do wszystkich segmentów stacji orbitalnych. Niemożliwe. Jak to? Jako odznaczony weteran 7 misji marsiańskiej mogę autoryzować wejście 2 osób do modułów każdej stacji. Zaczynam uruchamianie. A pan? Pośpieszcie się. To nie jest dziecięcy wagonik. To wagon DCC. Dangerous cargo carriage. Do orbitacji toksycznych produktów potencjalnie groźnych. Tak, dlatego w DCC próba wejścia do modułu uruchamia sekwencję automatycznej deorbitacji. Natychmiast do korytarza modułowego. Autoryzuję wejście do Lork. Uruchamiam. Kapitanie! Może zdążę. Maestro Seo, tylko pana muzyka czyniła rezydencję w Lunar Colony znośną. Sosie, tu trzeba jeszcze ręcznie. Pomóż mi z tym włazem. Już nie mogę oddychać. Komandosem nie jesteś mocny! Unlocking in 10, pośpieszcie się! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, już prawie... 1. Kapitan. Pójdźmy do tego światełka. Grawitacja zastępcza będzie w habitatach. Co z Aldrinem? Nie wiem, ale wagonik cargo spłonie w atmosferze. Nasz drogi kapitan. Patrz! Jest wejście! Wreszcie. Welcome to the Orbitian Sisters Priory. Wasze imiona? Doris. Sostenes. Witajcie, kochani, w naszym domu. Jak sobie wyśniłeś? Od razu trafiliśmy do archiwum. Legendarny zespół Peregrino. Genialne wykonanie kontrafaktury melodii z benedyktyńskiego Sankt Gallen. Kapitan pisał, że ucieszyłby was właśnie ten zabytek muzyki polskiej. Wiedział, że tu trafimy? A napisał może, że szukamy wioli i organista? Niepokoiły go dyspozycje pojazdu i rajder wyprawy przesłany przez Xinli. No i fakt, że z Yoga Center nie ma żadnych komunikatów od 2 lat. Przesłał mi wskazówki na wypadek, gdyby jego obawy się sprawdziły. Uratował nas. Mam nadzieję, że zdążył uruchomić escape system modułu dowodzenia. Aldrin Anaximenes to nie jest zwykły rezydent. Emeryt, który z biedy nie może rozstać się z kosmosem. Tak, może jest jednym z 36. Znacie tę talmudyczną legendę? Oczywiście. 36 sprawiedliwych, których niedostrzegalne, ukryte dobro równoważy całe zło świata, zwani Nistarim, czyli ukryci strażnicy światła trwający w obecności Szechiny. Robią zwykłe rzeczy, wzajemnie nie wiedząc o swoim istnieniu. Przepraszam. Przepraszam najmocniej. Coś nie szkodzi. To mój żołądek. Jakiegoś siostry dawno... pewnie kończą szykować posiłek. Dziś fiesta. Mamy wspaniałych gości, a wczoraj dotarł z ziemi Angel MPCV. Angel Multipurpose Crew Vehicle? Legendarny Orion Dragon z opcją berthingu i wielokrotnego lądowania. I akurat z kilkoma unikatowymi produktami spożywczymi w cargo. Mieliśmy roczną dostawę skarbów ziemi, więc mogę was zaprosić na niemalże ziemską kolację. Proszę, tu jeszcze jedna kromeczka, śmiało. Dziękuję. Smak jest zadziwiający, jak nic nigdy wcześniej. Po prostu ziemski.
Babcia Aleksandra, moja babunia, podobne chlebki piekła. Patrzcie. Wschód ziemi. Wschód ziemi. Jaka ona ogromna z tej Space Station. I taka niebieska, taka piękna. Piękna. Zapraszam do kaplicy przy następnym obrocie. Mamy najlepszy punkt widokowy w Lork. A poza archiwum, co wy tu właściwie robicie? Właściwie to samo, co wasz Shil. Co wszyscy? Szukamy, kontemplujemy. Teorię wszystkiego. Hipotetyczną, uniwersalną teorię pozwalającą przewidzieć wynik dowolnego doświadczenia fizycznego? Poniekąd. Ale nie tyle próbujemy ująć w jedno wszelkie zjawiska, co raczej kontemplujemy pierwszą przyczynę wszelkich fenomenów, łącznie z fenomenem grawitacji. To nie jak w Shil. U Hawkinga grawitacja jest wszystko i samo siebie wyjaśnieniem. Oczywiście to typowy circulus i demonstrando i mieszanie kategorii w rozumowaniu przyczynowo skutkowym i marny sposób na ominięcie pytania, dlaczego jest raczej coś niż nic. Teoria wszystkiego shilowców to ubrane w powagę nauki. Szukanie kamienia, filozoficznego, reaktywacji antycznego, poszukiwania prazasady. I błędu kategorii obecnego w antycznym arche. Łączenie praprzyczyny i prazasady. Dla Thalesa z Miletu prazasadą, ale i praprzyczyną była woda. Dla Anaksymandra bezkres, dla Anaksymenesa powietrze. Heraklit za arche uznaje ogień, Ksenofanes ziemię, Empedokles żywioły, Anaksagoras homojomerię. Skąd ty bierzesz te tezy? Przecież tego wam w PACE nie indoktrynowali. Metafizyka może być ocenzurowana. Pytania ontologiczne ograniczone do funkcjonowania elementów mierzalnej rzeczywistości, ale pytanie o przyczynę wisi na końcu ciągu wyjaśnień samego mechanizmu. A może na początku? Demokryt szuka go w atomach. Arystoteles w wodzie, ogniu, ziemi, powietrzu i eterze. Pitagoras w abstrakcyjnej liczbie. Hegel rozumie. A Hawking szuka początku bez początku w 11 wymiarach nieskończonej ilości powtórzeń zdarzenia się wszechświata i w strunach. Wreszcie. Bajkowa teoria strun. Maleńkich strun jako podstawowego budulca świata. Coś, co z daleka wydaje się punktem, w przybliżeniu wcale nie musi nim być. Gdyby człowiek potrafił zajrzeć daleko w głąb cząstki elementarnej elektronu, neutrino, kwarku, gluonu czy fotonu, ujrzałby maleńką, nieprzerwanie wibrującą strunę, nitkę energii, będącą budulcem wszystkiego. DNA w ciele, wodoru w gwiazdach, nośników oddziałowań, pól kwantowych. Czym więc ta cała kosmiczna różnorodność? We właściwościach strun, ich drganiach, wiecznych konwulsjach wymuszanych przez Wernera Heisenberga i jego zasadę nieoznaczoności, tę samą, która wywołuje nieustanne fluktuacje kwantowe i zabrania subatomowym tworom posiadania jednocześnie określonego pędu i położenia. Ale to Heisenberg zabrania? Wymusza te wieczne drganie? Struna w cząstce niczym struna klawesynu? Zależnie od szarpnięcia pobudzenia zmienia ton, nabiera właściwości? Teoria absolutnie bezpieczna, bo ciągle nieweryfikowalna. Paradoks konieczności sądu zawieszonego, by uniknąć argumentum ad ignorantiam. A mnie się ta teoria strun bardzo podoba. Może te wieczne drgania strun to echo logosu? Wypowiedziane słowo poza czasem, słowo, które trwa, nadaje sens i kształt wszystkiemu jest muzyką kosmosu. Wszystkim we harmonia wszystkim. Mundi, harmonia humana. Połączenie sportu z dokonania. Połączenie przychodzące. Patrzcie od kogo. Aldrin Anaksymenes. Nasz kapitan Aldrin. Cieszę się, że wam się udało. Mnie też, w ostatniej chwili. Jak tam siostrzyczka się miewa? Znalazłaś dla nich informację o tej... Violi? No jakiej tam? No tej bliżej korbowej na sterydach. Co? Ach tak! Viola organista. Pamiętam ten instrument doskonale. Viola organista? Grał na niej jeden z naszych braci, Benedyktyn. Chyba nadal żyje w jednym z klasztorów. Niemożliwe. Gdzie? We francuskojęzycznej części Fius. Brat Hanok teraz ma już 82 lata. Benedyktyn? Coś mi się przypomina. Tak. Późno wstąpił do zakonu, więc niektórzy pamiętają go jako sławnego muzyka. Teofila Sędziwujka. Grawitacja. Teofil Sędziwujek. To mój legendarny stryjeczny stryj. Dlaczego nie pamiętałem? Coś kazało ci zapomnieć. Ale co? Teraz przypominam, te półsłówka, szepty. Żyje. Jakaś tajemnica, rodzina, odkrycia czyje? Kogoś. Kogo? O czymś niezwykłym, niebezpiecznym dla wiedzących, pamiętających. Dlaczego? O czym? Nie pamiętam. Gdybym go zobaczył, może bym sobie przypomniał. W takim razie musimy polecieć na ziemię.
Co takiego? Sosi, uważaj! Ostatnia filiżanka. Nie szkodzi. Może ten statek Angel Multipurpose Crew Vehicle mógłby nas zabrać na ziemię. Absurd! Startuje jutro rano. Doris, to jest szaleństwo. Ale... Nie zgadzam się! Ale to ja decyduję jako szef wyprawy. I wiem, że marzysz, aby spotkać legendarnego... Ale ty nie możesz lecieć na ziemię! Jak będziesz oddychać zanieczyszczonym naturalnym ziemskim powietrzem? Nie masz odporności na ziemskie mikroby. Jak coś ci się stanie, to co ja tu będę robił? Bez sensu będą te męki w Shield bez ciebie. Znajdę szkice Leonarda i sam zbuduję. A może ja też muszę, chcę znaleźć swój sens dla siebie. Wyprawa jest mocno ryzykowna, ale nie niemożliwa. Przy zachowaniu pewnej dyscypliny chyba mógłbym was zdalnie pilotować. Dzwonnica? Macie tutaj? I co jeszcze? Osła, kozy? Może całą Arkę Noego? 12 siostrzeczek do obsługi takiej menażerii? To dzwony z nagrań archiwalnych. Dawnych klasztorów. Chcemy przywołać wspomnienia, wyobraźni zjednoczyć się ze wspólnotą, która gdzieś daleko zbiera się na kompletę. Znałem dziewczynkę, która dla wspomnień chowała się w szafie zmarłej mamy. Dotknięcie mamowego swetra, pogłaskanie kurteczki... Ja nie mam żadnych wspomnień. Piątka rodziców, rodzeństwo, które nadal gdzieś czeka w ciekłym azocie. Na swój moment, gdy dr Xinli wygra swój pojedynek na dostosowanie w ewolucji kontrolowanej. A mnie tak... Bardzo coś ciągnie do ziemi i to nie jest grawitacja. Może większa siła, ciężar relacji ludzkich, ciężar przywiązania. Słyszycie? Zaczynają kompletę. Chodźmy do kaplicy. Obejrzycie kolejny wschód ziemi. Więc start tak tu wygląda. Stary, elegancki Concordia. Witamy na pokładzie turboodrzutowego naddźwiękowego samolotu SKE Concorde, którym polecimy do wolnych Stanów Zjednoczonych Europy. Halo. Na lotnisku Bavire Normandie będziemy za godzinę i 50 minut. Doktor Benu? Kapitan Aldrin? Tu? Znowu złamał kody, niesamowity. Ach, bez przesady, maestro. Tylko przypomnę, z lotniska w Wiech Normandii bierz się avitaxi. Z AI pilotem? Oczywiście. Podajecie Mont-Saint-Michel, l'abbaye de Mont-Saint-Michel. No, przecież. Opactwo świętego Michała Archanioła. Aha. Tam też zlokalizowałem tego wioliklapistę Teofila. Czy jak mu tam brata Hanoka? Czy avitaxi nie poprosi raczej o współrzędne? Możliwe. Wysyłam na terraselkę. Mam! Coś mi się zaczyna przypominać. 38 sekund szerokości północnej. Skupcie się. Za chwilę automatyczny pilot mnie zablokuje. Pani Doris, absolutnie, absolutnie pod żadnym pozorem. Proszę nie dać się zwieść w pokusie oddychania ziemskim powietrzem. Ta cała wycieczka to szaleństwo. Czy Doris jest odporna na ziemskie patogeny? Nie przeszła Shieldowskiej teradaptation, szczepień. Ćwierć wieku po tej groteskowej wojnie, a powietrze części terenów jest ciągle niezdrowe, nawet na ziemi. Postaram się nie odpinać hełmu SRSS. Czy w opactwie będą mieli zapasowe butle? Naboje tlenowe do terra skafandrów to obowiązkowe wyposażenie w każdym miejscu. Take off clearance, autorizacja do decollage terminu. To czekam na was w Blor. A, niespodzianka z archiwum. Wrzucam. Preludium niemenzurowane? W mojej ulubionej aranżacji na dwa klawesyny.
Patrz! Patrz! Gdzie? No tam, widzisz? Platformę lotniskową? Właśnie nie widzę. Iglice, jak pięknie oświetlona w tym półmroku. To wygląda raczej jak latarnia. A fortyfikacje? Miasteczko całe pod wodą? Dziwne. Tu jest amplituda pływów 16 metrów. Najwyższa w Europie. Jak jest przypływ, tylko maleńka grobla łączy wysepkę z lądem. Zdaje się, jakby cały klasztor był pod wodą. No bo jest ciemno. Chcę posłuchać morza. Opuśćmy szybkę awaryjną. Doris, oszalałaś? Mamy hermetyczny system wentylacji. Alexa, opuść szybę na 3 centymetry. To zakładaj hełm SRSS. Włączony program lądowy. AI na Ziemi bardziej racjonalna niż moja Doris. Podłoże stanu. Decompression sequence activated. Czy to na pewno tutaj? The SPSS message recommended. Doris, hełm! Już! Safe respiration support system activated. Zapastrzeń 7 godzin. Jesteśmy ciągle na morzu. Te światełka to krańce platformy lotniskowej. Co to? Burza. Ale się oddala. No już całkiem ciemno przez te chmury. Ach! Ale błysnęło! Tu nic nie ma! Nic. Teraz zobaczyłem. Nie ma nawet groby, tylko ta latarnia. Dlaczego? Iglica, to powinna być iglica kościoła. Gdzie my jesteśmy? Słuchaj, słyszysz? No tam, patrz. O, jakieś inne światełko. Zbliża się. Radar wytropił pozaplanowe awitaksji. Po raz pierwszy z lotniska wichnął Mani. Przybyliśmy z kosmosu, zajęle. Coś mnie tknęło, żeby po was wypłynąć. Oście się zgubili. Nie zgubiliśmy się. Przylecieliśmy do L'Abbaye du Mont Saint-Michel. Szukamy... Do benedyktynów. Nie ma. Od 15 lat. Ale kapitan na pewno poprawnie zlokalizował opactwo i... Jest częściowa blokada informacji między Ziemią a stacjami orbitalnymi. A zwłaszcza tą kolonią lunarną. Czy karną? Co takiego? Nie wiedzieliście? Czyli dane blokowane w rzeczy samej. Nie, ale dlaczego? Nie wiem. Może reakcja na kapitalizm inwigilacyjny? ILC generuje ogromne zyski z surowców. Nie chce płacić ziemskich podatków, nie przestrzega praw ONZ. Od 20 lat robi eksperymenty, o których strach mówić. Dane dostępne w bazach są sprzed 20 lat. Szukamy pewnego benedyktyna, brata Hanoka. Nic wam nie powiem. Dobrze, czy on żyje? Kiedyś nazywał się Teofil Sędziwuje. Nic nie wiem. Jeśli żyje, to w strefie objętej ATF. Nie ma z nim łączności. A ja nic wam nie zdradzę. ATF, All Telecommunication Free. Tel-free. Obszar z tarczami blokującymi sygnał. Siadajcie do łodzi. Przenocujecie. O 7 rano na platformie ląduje awitaksi. Wrócicie skąd przyszliście. Jak każdy w swoim czasie. Ale panie latarniku... Pozwolono mi tu zostać w funkcji latarnika. My musimy znaleźć brata Hanoka, tego mnicha. Doris, co ty wyprawiasz? Ach, dlaczego zdjęłaś hełm? Pachnie ozonem. Po burzy. Teraz czuję to samo. Tak samo jak ty. Co pani robi? Co prawda nad morzem najmniej toksyczne powietrze. Ale dlaczego pani ryzykuje? Musimy znaleźć brata Hanoka. To starszy krewny mojego przyjaciela. I był kimś ważnym. Idolem, autorytetem, mistrzem, nauczycielem pierwszych dźwięków na klawesynie. Języka ukrytych kodów dźwiękowych. Kodów do wyrażania niewidzialnego... Racione delle cose invisibili. I nagle zniknął. Został wymazany z pamięci. Ale niedokończone historie nigdy nie dają spokoju. Wracają ukryte w symbolach, wyrafinowanych reprezentacjach, sympatiach, pasjach. Próbują zaprowadzić do początku, do osoby, do medium pierwszego przekazu. Do miejsc, gdzie zatrzymał się przekaz. Przekład. Translacje. Translacje fundamentalne. Skąd to wiesz? Wiedziałam... Jak to możliwe? Wiedziałam już w Lunar Art Center. Skąd? Jak? Stając się tobą. Wyobraźni byłam w twojej sytuacji.
twojej wrażliwości, twojej muzyce. Śmiertelna empatia. Wiedza zabójcza. Oj, dzieci. To po co tu jesteśmy? Po co ta ryzykowna wyprawa? Żebyś ty mógł zrozumieć sam dla siebie. Nie mogę przekazać ci prawd, na które nie ma twojej wewnętrznej zgody. Każdy może zrozumieć, pojąć, przyjąć wiedzę tylko dla siebie. I może ja też chcę zrozumieć dla siebie. Czy ty, my, wy, oni, to tylko ja. Ciągle tylko ja, ja. Ukryte w ty, my, wy, oni i dlaczego? Dlaczego jest raczej coś niż nic? Wiele pani ryzykuje, żeby tu być. Ale rozumiałem pani intencje. W latarni jest oksykomora. Tam pani trochę się zregeneruje. Jest jeszcze ostatni zapas sterylnej atmosfery. Nic więcej nie mogę pomóc. A oksybutli do SPSS nie mamy. Nie jesteśmy już instytucją. Zna pan brata Hanoka, prawda? Może. Pan nie jest latarnikiem. Jest pan mnichem z Saint-Michel. Jak pan się nazywa? Nistarim. Jestem brat Nistarim. Jutro podam wam współrzędne opactwa Fleury, Saint-Benoît sur Loire. Dlaczego nagle lecimy coraz wyżej? Nawitakcji mają centralny system sterowania. Zmieniają prędkość i wysokość, by minąć się bezpiecznie z innymi obiektami. Patrz! Mijamy jakieś średniowieczne ruiny. Może opactwa Fleury też nie ma. Albo może jest pod wodą. Spokojnie, Saint-Benoît sur Loire nie jest w tym post-war shoreline, obszarze podniesionej linii brzegowej. Skąd mam to wiedzieć? Nic nie uczyli w Szyle o tej katastrofie przestarzałych ruskich atomówek, co rozbiły się przy biegunie północnym z powodu wadliwego oprogramowania? U nas też. Nawet w Estero Experimental informacje o wojnie 68 były cenzurowane. Doris, ty kaszlesz. To nic. Trochę mi się ciężko oddycha. Nie powinniśmy już lądować. Avi, Alexa! Zwiększ poziom tlenu o 20%. Znowu się wznosimy. Zgubiliśmy się przez te strefę ATF? Nie, Avi znajdują cel po współrzędnych. Co 200 km są te ATF-y, rezerwaty bez łączności. Ale po co? Takie prawo FUSC. Za 2 minuty dotrzemy do celu. Widzisz? Zaraz lądujemy. Zdaje mi się, że kręcimy się w kółko. Boję się. Doris, ty masz gorączkę, jesteś taka blada. Coś się ze mną dzieje. Podłoże stabilne. The compression sequence activated. Trochę mi słabo. Zalecane użycie bez nas. Jest i kwadryc. Alexa! To męski zakon. A pojazd ma tylko klawiaturę. Brat Alex! Mora et labora. Jednak ma czytnik głosu. Abbey de Fleury. Patrz, owieczki. O, a tam osioł, osiołek. A tu pszczelarze. A tam co? Chyba mnisi pracują przy winnicy i uprawach. Stary, przepiękny park. Patrz, bierze opactwa za drzewami. Doris, jak się czujesz? Słabo chcę. Trochę nie mogę oddychać. Patrz, patrz, już jesteśmy przed katedrą. Jaka ogromna. Jaka szlachetna. O, słabo mi. Czy my jesteśmy znowu pod wodą? Doris. Słyszysz? To viola organista. To na pewno brat Hanok. Chodźmy za dźwiękiem, to gdzieś za boczną nawą. W lewo. Bardzo słabo. On nam pomoże, oprzyj się. To chyba w tej celi. Sostenes! Stryjku! Mój ukochany chrześniak! Czułem, że tu kiedyś dotrzesz, że się jeszcze spotkamy. Pamiętam,
Doris, teraz pamiętam wszystko, zaczynam sobie przypominać. Udało się. Pamiętam, co się stało. Stryku, stryju, czy... Sosi, nie chowałem urazy ani przez chwilę. Próbowałem zrozumieć twoich rodziców, ich sytuację. I tak potem wspierałem cię, jak mogłem. Ten anonim, który zasilał w SRO moje konto i potem podrzucał do archiwum pliki, to byłeś ty? Na pewno nie wszystkie. Był chyba jeszcze ktoś, ale wiesz, tak śledziłem twoją karierę. Każde nowe wyzwanie, wirtuozowskie rozwiązania, pomysły... I byłem z ciebie dumny, taki dumny, zachwycony, że rozwinąłeś to, czego cię uczyłem, a przy tym odnalazłeś swoją misję. Doris. Doris? Zemdlała? Odsuń się! Jest puls. Dobrze. Jezu, dobry, jakie gorące czoło. Stryku, co robić? Sylas! Markus, szybko do sądy komunikacją się kruizę! Wezwać ambulans! Ty, Sylas, pomóż nam ją przenieść do celi medycznej. Ostrożnie, delikatnie. Tędy, tędy! Podłączę monitor, aparat tlenowy i kroplówki. To wszystko, co tu mamy. Ciągle jest nieprzytomna. Czy w ogóle się wybudzi? Oddycha, ale saturacja jest bardzo słaba. Dlaczego zamiast jako osobę traktowałem ją jak funkcję, którą jej Shil wyznaczyło? Myślisz, że jako osobę mogłeś zmusić ją do innej decyzji? Wbrew jej wewnętrznemu imperatywowi, który prowadzi ją do tego i... wolności przekraczania dla drugiej osoby, o ograniczeń swojego zaprogramowania. Zignorowałem, że przekracza projektowe zobowiązania i naraża własne bezpieczeństwo. Ale zgorzkniały, przewrażliwiony Mistar Im nie zdradziłby wam, gdzie jesteśmy, gdyby nie ujęły go jej determinacja, pasja. Kiedy ten ambulans wreszcie tu dotrze? Sąd de communication sécurisé jest 16 km od klasztoru. Na granicy orlańskiego ATF. Markus wynegocjował medikopter. Pomoc powinna być lada moment. Nie, czekamy już ponad 2 godziny. Dlaczego złamaliście te zasady rozproszenia i żyjecie w zamkniętej enklawie, odcięci? My? My? Tak, wy. 36 sprawiedliwych, 12 sióstr orbitanek, waszych 23 braci plus latarnik Nistarim. Ach, Sosi! Skąd pomysł, że jesteśmy lamedwawnik cadykim? To legenda, poetycka translacja kodu fundamentalnych prawd. Zresztą ci sprawiedliwi nie wiedzą, że nimi są, więc nie mogą świadomie się rozpraszać ani gromadzić. A tak naprawdę wystarcza jeden sprawiedliwy, by pokonać zło całego świata. Czy w ogóle jest taki ktoś? Sprawiedliwy? Ląduje ambulans. Wreszcie. Już idą. Sosi. Doris. Sosi, dziękuję. Dziękuję za bycie moim przyjacielem. Doris, kochana. Posłuchaj, wreszcie wiem, rozumiem już, dlaczego jest raczej coś niż nic. Dlaczego jest? Jestem. Defibrillator, szybko! Elektrode, s'il vous plaît. Analyse du rythme cardiaque. Analyse à rythme certa. Proszę się odsunąć! Ne touchez pas la victime. Monsieur! 1, 2, 3. Sosie, odsuń się! Le choc a été délivré. Spróbujcie jeszcze raz! Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Ja spróbuję! 1, 2, 3. Le choc a été délivré. Nie, jeszcze raz!
Vous pouvez de nouveau toucher la victime. Nie. Monsieur. Nie. Przykro mi. Je suis désolé. Odłączam aparaturę. Nie. Sosi zostaw. Nie. Sosi. Dlaczego? Nie. Ta krypta. Tak. W tym miejscu przechowujemy relikwie Benedykta z Mursi. Niezmiennie od 8 wieku. Czy aby wypada mi tu zostawić urnę z prochami mojej Doris? A czy dla ciebie jej doczesne szczątki są mniej godne niż Benedykta? Nie mogę. Nie mogę uwierzyć, że to się tak skończyło. Wiesz, ona miała być w tym elitarnym projekcie. Transhumanizm. Hitchard sfinalizował technologię przenoszenia danych z ludzkiego mózgu na niezniszczalny organizm syntetyczny. Niezłe piekło. Nieśmiertelność jako maszyna zależna od nieetycznych, nienasyconych, obcych podmiotów. Władza nad przynależną materią nie jako integralny atrybut i wolna wola zorientowanej na absolutne dobro jednostki, ale jako funkcja bezosobowej technologii, gorzej, technologii będącej wypadkową szlachetnych i podłych intencji. Piekło w rzeczy samej. Nie chcę wracać na ILC. Po co? Bez Doris będę jeszcze bardziej sam. A archiwum, muzyka, twoja publiczność? To nie koniec misji, Sostenesie. Niepewność, tęsknota, melancholia nie są tylko produktem bólu alienacji. Są kompasem metafizyki, gwarantem szukania form dla wyrażenia niewidzialnego. La figurazione delle cose invisibili. Nie mam już sojusznika w kolonii. W SI liczy się wynik, dostosowanie, nauka. Nauka? Nauka, która definiuje siebie jako poznanie prawdziwe, bo czysto empiryczne, która gardzi wyobraźnią i opisem rzeczywistości przez metaforę? Ha! A wszak ta ludzka przypadłość, wyobraźnia, zdolność do przekraczania tego, co widzimy i poznajemy zmysłami, jest niezbędna. Niezbędna dla budowania hipotez i łączenia faktów. Jak przy opisywaniu początków kosmosu, gdy obszar rzeczywistości mamy dostępny jedynie przez analogię i logiczne wnioskowanie. Tak? Fundamentaliści z laboratorium i tak będą forsować swój pomysł na nieśmiertelność. Będą nas niszczyć, by uzasadnić te utopijne prace nad supergatunkiem perfekcyjnie dostosowanego, niezniszczalnego człowieka. Nadczłowieka. Dlatego obecność wrażliwego i zniszczalnego artysty to jedyna szansa, by przypominać kolonistom skąd, kim i dlaczego są. Nie wiem, czy mam siłę i motywację. A ta twoja ulubiona talmudyczna legenda? O lamę dwa w cadiki. Pamiętasz, gdy jeden z 36 umiera, bo jego rola jest spełniona, na jego miejsce natychmiast? Musi pojawić się ktoś nowy. Tak, jak nikt nie może wiedzieć, że jest jednym z 36. Tak również nikt nie wie, że nim nie jest. Nikt nie wie, czy może właśnie nie jest w momencie próby, w której staje się lub nie jednym z 36. Dlatego warto zaryzykować, żyć jakby się nim już było. Przecież może właśnie w tym momencie od naszego postępowania, sprawiedliwego lub nie, naszej odwagi, determinacji, pasji, naszego dobra, zależy los świata. A? Może. Może. Tyle pytań. Znowu tyle pytań. Artemis 44, spacecraft is go. SEO report ready for launch. Ground go for launch. Crew report go for launch. Paolo Faulino, the captain, go for launch. All the crew report go for launch. Sostenes Seo, clavecinista, archivista, go for launch. All systems are go for launch. Dziękuję, że wyłączył pan wczoraj kamery na chwilę.
Wie pan, że to jest nielegalne. Tu są jednak pewne zasady pochówku. Wróci prosto do Ziemi lub serca kosmosu. Duch zaś wróci do Boga, który go dał. Nie jesteśmy na Ziemi, jesteśmy na Księżycu. Już nie na Księżycu. Filozof. Lepiej powiedz, kto tam był. Ktoś najważniejszy. Ktoś, kto uzasadnił za mnie moje istnienie. Filozof. Czy kapitan posłucha muzyki? A czego? Klawesynu. Z wiolą organista. Dawaj, nigdy nie słyszałem. Ładne, ładne, choć trochę melancholijne. Włączę monitoring na salę hibernacyjną. Elegancko. Wszyscy śpią. Z wyjątkiem Sostenesa Sena. Cóż, będziesz mi pomagał czuwać nad załogą. Jakaś wytrzymamy te 4 miesiące podróży. Bez wątpienia. Cieszę się, że nie będę... Nie jestem człowiekiem, który śpi. Było to słuchowisko muzyczne Hinz P. Nic, coś i ktoś. Scenariusz i opracowanie muzyczne Anna Urszula Kucharska. Reżyseria Jerzy Łazewski. Montaż i udźwiękowienie Maryla Kłosowska, Aniela Mazur, Zofia Jarząbek. Oraz Anita Palimonka i Marcin Studniarz. Wystąpili studenci Akademii Teatralnej imienia Aleksandra Zelewerowicza w Warszawie. Jan Sałasiński jako Sostenes Sen, Agnieszka Rajda jako Doris Benu. Muzyka Juliet M. Festival, nagranie studyjne i archiwalne 12, 13 i 14 edycji oraz fragmenty albumu Sacer Nigus zespołu Ensemble Peregrina pod kierunkiem Agnieszki Budzińskiej-Bennett wydawnictwa Raum Klang. Słuchowisko powstało dla festiwalu Juliet M. Festival Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej imienia Julity Slędzińskiej. Dyrektor artystyczna festiwalu Anna Urszula Kucharska. Organizator Galeria imienia Slędzińskich w Białymstoku.